Witajcie, kochani. Pojedziemy sobie do Niska. Pokażę wam coś fajnego. Pokażę wam mural. Troszeczkę inny niż te, mamy, niż te co mamy w Stalowej Woli. Bo działa troszeczkę na innej zasadzie. Niby zwyczajny, namalowany na ścianie, a jednak ruchomy. Zaraz wam to pokażę. Wezmę sobie tylko drona. O jeden, jaki ufajdany obiektyw. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy mural, który podobno jest ruchomy. Wyświetlane są jakieś obrazki. Słychać muzykę i dźwięk. Dobra. Jak to wygląda? Tu jest taka wzmianka o tym, jak to włączyć. Takie logo. O, jak widzicie, Giżyńskie Centrum Kultury popracowało nad tym, żeby ich mural był troszeczkę lepszy, troszeczkę bardziej interaktywny. Teraz wam pokażę, z którego miejsca to trzeba robić. Tutaj są takie buciki namalowane. Stajecie sobie w tym miejscu, instalujecie sobie aplikację na telefon Nisko Trip Back in Time i kierujecie telefon w stronę murala. Mural powinien być wtedy przynajmniej na ten sam dół tego murala, wtedy wam się coś pojawi, a to zaraz zobaczycie na filmie. Dalej, dalej. O. Jestem dumny z moich uczniów. Widzicie, możecie sobie podejść. Możecie sobie tutaj go złapać. Podobno da się go nawet tutaj rączką dotknąć i go zdjąć, tak jakby wyłączyć. On wam opowie historię swoją. Potem pojawi się kolejny i on opowie dalej historię o tych żołnierzach. Pan Stefan, pan Jan i pan Marian. Myślę, że bardzo fajny pomysł. Jestem za tym, żeby murale w Stalowej Woli też były ruchome. Może da się to poprawić, zrobić od nowa. Także mała prośba i brawa dla władz Niska, że stworzyli coś takiego fajnego. Trochę wieje. Mam nadzieję, że nie popsuje nam to dźwięku. A teraz zapraszam was na kadry z góry. Dobra, to teraz pokażę wam filmik, który nagrałem w czasie prac nad muralem, jak jeszcze nie był skończony. Wtedy pogoda była troszeczkę ładniejsza niż teraz, ale powinno się wypogodzić akurat jak będziecie mieli już aplikację dostępną dla siebie. I zobaczymy jeszcze troszeczkę Niska. Thank you.
Myślę, że Wam się spodobało i zachęcę Was do przyjazdu do Niska i spróbowaniu sobie włączenia tej aplikacji i zachęcenia do wysłuchania całej historii. Do zobaczenia. Hej!